Dzień dobry widzowie. Elo, siema, cześć. Miałam się pomalować. Wyglądasz ładnie. Co to za śniadanie? Śniadanie z resztek z lodówki. Ale co? Tadam. Git, podoba mi się. I co to jest? To jest chleb w jajku i z serem. Ale kombo. Nie, dzisiaj bez tego. Bez tego, proszę. Dzisiaj dowalimy na śniadanie turbo ostry sos. To będzie turbo super pomysł. Chcesz też? Dawaj, zjedz jednego, no i bądź twarda. Masz herbatę bez cukru, tylko z soczkiem malinowym, bo nie ma w tym domu nawet cukru dzisiaj. Co sugerujesz? Że wszystko wyjadasz i nic nie kupujesz. Ja? Mnie tu w ogóle nie ma prawie. Błagam. Ja przyjeżdżam z rana i jestem. To wyjadasz u mnie. No właśnie, ale mi tu. A jak tato czy mama oglądają, to jak coś, to ja to kupuję. Wszystko, żeby nie było. Jak się tłumaczy? No żeby nie było, że im wyjadam z lodówki. No. Nie. Dobra, test tego. Pomóż ci. Sobie świetnie radzę, jestem niezależnym mężczyzną. Mhm. Nie potrzebuję kobiety w moim życiu. Talerz jest mój. Śniadanie sobie zrób. Jestem niezależnym mężczyzną i poradzę sobie też bez kobiety. Patrząc na twoje mieszkanie, jak mieszkałeś sam, to sobie nie poradzisz. Dobrze było. Co ty gadasz? Bo przyszłaś akurat, jak miałem dni depresyjne. Ej, dobra, to nie był dobry pomysł z tym ostrym sosem. Pali mordę trochę. Dobra, co? Dawaj, just do it. Dawaj, no nie bądź miękka faja. Do buzi ci naleję. Dawaj sobie. Nie bądź miękka faja. Kuba, kropeleczkę, taką piki już. Już. Dawaj, ugryź ją. Nie lubię. To jest ten ostrzejszy. Ale to nie jest jakiś mega ostry. Jak lekko tylko parzy, można powiedzieć. Nie jest jakiś turbo ostry. I co? Jak jest? Niedobry. Pupa będzie piekła. Miała. Co widzi komar? To jest nasza poranna rutyna właśnie. Słuchajcie. Tak to wygląda. Czego? A przedtem jeszcze się ja kąpię, Aneta robi śniadanie. Aneta się nie kąpię w ogóle. Ona śmierdzi cały czas. Widzieliście kiedyś, żeby się kąpała? Nigdy nie nagraliśmy tego. Dlatego się nie kąpię. Bo jak czegoś nie ma w internecie, to znaczy, że tego się nie robi. Szybka ciekawostka, dlaczego nie rysuję felk? Słuchajcie, tu jest zaprawka. Po prostu nie widać. Ostatnio gdzieś przytarłem felgą Mustanga. Tak delikutnie, że tak powiem. Troszkę się tak srebrne zrobiło na czarnym. Ale tutaj mamy taką mieszalnię farb. W Jeleniej Górze fajną. I pani mi takim ala lakier. Patrzcie, jak to wygląda. Odkręcamy to. Pyk. I mamy tak, jak do paznokci jest normalnie. Czarny lakier i tym sobie taką zapraweczką maskujemy nasze noryski, czy tam felgi jakieś małe niedociągnięcia. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Aneta mi poprawiała, bo ja do rzeczy manualnych, tak jak mówiłem, nigdy nie miałem talentu. Zrobiłem to i zacieki się zrobiłem. Aneta to starła i poprawiła po mnie. Wiadomo, że całkiem się tego tak ładnie nie zamaskuje i felga była brudna. I tutaj było to właśnie takie srebrne. Trzeba drugą warstwę będzie nałożyć, bo widać, że jest krzywe. No, ale się tak nie rzuca na przykład z daleka niż srebrna taka kreska, nie? Więc... Jeździ, taka maskownica, ale... Weź, bo ja się nie pomaluję tak. Maluj się, śmiało. Nie, ja nie jestem tak jak inne dziewczyny, które się malują przy wszystkich. Nie umiem. Później powiedzą, źle nakładasz tu, nie w to miejsce, nie tu no są... No to się dowiesz, jak masz nakładać. Nie tu są kości policzkowe, a ja se k***a nakładam, gdzie chcę. Tego nie rozumiesz, bo jesteś głupi. O co ci chodzi? Nie odzywaj. Co? Nie odzywaj. A czemu nie mogę mieć Tindera? Ja pytam serio. No mówię ci serio, ale nic złego tam nie robię, piszę to tylko z ludźmi. Przecież to nie, Tinder to nie jest typowo do randy. Co ty myślisz, że co? Że ja tam już się umawiam z dziewczynami, czy co? Mogę ci pokazać wiadomości na Tinderze. Tam jest tylko, wiesz, pisze siemka, co tam, se piszemy. Żartuję, nie mam Tindera, głupie. Po co mi Tinder, jak mam tak śliczną kobietę i kochaną jak Anetka? Jak masz Tinder, daj mi telefon. Kontrola, proszę państwa, patera. No nie mam Tindera, wyszukaj se. Jeszcze jest coś takiego jak, o, jak to się nazywało? Badu, o. Ty dobrze wiesz, kurde, skąd ty takie rzeczy wiesz, co? Kontrola. No nie mam, Biedronka. Co najwyżej możesz być zazdrosna na aplikację Biedronki. Tam kasjerki do mnie piszą. Zazdrośnik. Dobra, my lecimy załatwić spraw parę u księgowych i jedziemy z dziadziem.
Nie żartuj sobie sanetką, patra, focha szczeliła, ja nawet nie miałem tych apek. Miałeś. Kiedyś. No, no ale pobrane już nie były. Już nie mam. Dobra, ogólnie to lecimy szybko do Astona. Aneta nie zna chyba Astona. No właśnie, ja muszę się dowiedzieć, skąd znam jego imię i nazwisko. No, zaraz jakiś dympał będzie. Nie, na kojarzę. Ja muszę do Asi zadzwonić, o. Mi się ktoś kojarzy, on z moją Asią. Coś. Może brat jego. On brata ma. Dobra, nie ważne. Słuchajcie, bo my tworzymy nocną jazdę 4, czwarta część i będzie najgrubsza chyba, najbardziej mi się podoba. Więc... Nocna jazda 15, że wam się znudzi i będziecie żykać. Nocne jazdy są fajne, bo są o furach. I chcę dzisiaj stworzyć fragment na TikToka, żeby go zwiralować. O ile się uda, ciężko jest w ogóle coś zwiralować, ale ten fragment jest mocny, fajny. Będę nagrywać do twojej piosenki. Tak? A, w polówce jak jedziesz. Dobra, czad. Nocna jazda w polu. Otworzył. O Jezu! Siema, hej, cześć, MTV czołem. Crips, nowa chata. Hej, cześć, czołem. Tutaj się teraz nagrywa. To jest oddzielne studio, oddzielny pokój. Tak, tylko mam burdel trochę. A, no to jest już ten, innych nie ma. Tu się ceni to, to się ceni tu. Tak. Pa, czapa, to jest a to. A właśnie, już kupka, nie ma. Ja będę miał do ciebie sprawę co do tej czapki. Co to? Tak, na wizji mam powiedzieć. Mów. No bo młody mojego brata ma urodziny. A on jest twoim fanem się okazało, bo chyba dobrze. Już w tamtym roku się tak okazało. Mama mnie pytała, czy podpiszesz mu tą czapkę. Spoko, luz. Ha! Barara. Ty kto tu nagrywał za gigant? Ja czołem mogę śpiewać, chłopie. Stary, młody W. Młody W jest tak wielki? Młody W ma prawie 2 metry. Młody W, dwumetrowy młody W. My tu mamy fajny fragment nagrany. Nocnej jazdy 4. A w czwórce będzie Aston na ficie, więc będzie fajnie. Będzie grubo, nie? Będzie G. Będzie coś ciekawego, zobaczycie. Jezu, jakie fajne mieszkanie, nie chcesz kupić? Takie bym chciał właśnie. Zajebiste. Zajebiste, nie? Naprawdę. Ja w większym nigdy nie mieszkałem. Zajebiste, w poprzednim mieszkaniu. No. Chłopie, nie wiem czemu chciałem, że ty grzebień w żeby wziąłeś. Co ty byś wyczesał? No nie wiem, chciałem, że będzie wyczesana nutka stary chociaż. Na skrzydle docisk RWD 800 niuta, koło mieli asfalt. Ej, lata cała dupa. Dobra, to będzie fajne. Ja nawet na wstecznym jestem w stanie cię porobić. To będzie fragment, który będzie na TikToku. Możecie używać go i driftować albo latać furkami. To będzie fajne. Jak się zwiraluje oczywiście. Jak się zwiraluje, to wypuścimy, jak nie, to nie. Pomoc jak każdej nuty dziś to nagrajcie do tego TikTok. Tak, proste. To nie będzie miało sensu. No po co? Viral k***a albo zwijaj. Proste. Polo zrobisz drifta? Ja że mi nie działa ręczny. Dobra, ogarniemy to. Dobra, staniemy z boku, jak będziesz wchodziła bokiem, to popchniemy auto. Tak, tak. Mamy nagrane, fragment już lata po TikToku, więc używać dźwięku, robić edity z Mustangiem, robić wszystko i niech to się wiraluje i niech leci w świat. Tak? W świat i dalej. Z przesłaniem. Dobra, my lecimy. Robimy żarcie. Trzeba do sklepu jechać szybciutko. Waldek, jak tam? Czemu k***a nie nauczysz? Wszystko się zgadza. Patrzymy jaką zupę i jedziemy po zakupy. No to znikowo syrową, ten krem zrobimy. A może bym chciał obiad i... jakiś tego miksowy. Okej, okay, no to trzeba już jechać na zakupy. Możemy zrobić dobry ryż z kurczaczkiem i z sosem. Zupa z kiszonych ogórków. O Jezus. Dobra to... jest w termomiksie, no. To będzie sztos. A będzie kwaśna taka? Mhm. Bardzo kwaśna? Tak. To tam chcę. 80 gram cebuli przekrojonej na pół. Cebulę damy. Mm-mm. Tak, i takiej nie będzie czuć, a ona zrobi smak. Nie. No w ogóle nie będzie czuć, zaufaj mi. To ja robię w termomiksie od kilku lat, a nie ty. No właśnie, no. I co? I jak ci kurde ostatnio pomidorowa wyszła, czego nie dodałaś? No zawsze, ja wiem. Zapomniałem, że wszystko musi być według kobiet. Ja chcę z cebulą, kochanie, z cebulą. Cebula ma warstwę. Cebulą. Cebulą. Zrobisz mi z cebulą. Odejdź! Nie lubię cię. Znowu z tym pasztetem. Znowu z tym pasztetem. Fura pod dino stoi, patrz. Ty, wsiur się nie przeciśnie. Tam jest ten gość. Co? Tam jest taki gość dziwny. O, jakiś dziwny typ. Proszę to zostawić. Proszę to zostawić. Co pan robi? He? Co pan robi? Proszę na to zakupach zostawić. Kur... jestem. Proszę to zostawić, co ty tu robisz? Co? 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 Czy będzie tu 200 gram? Waldek, ile tu jest gram? Tu jest ponad pół kilo, 600 gram jest. Zobaczymy. No, tak mówiła, że mi gotuje, nie? Tak mi mówiła. Ona tak naprawdę rzuca wszystko tu. Ma wszystko. Dobre było ostatnie jedzenie u mnie w domu? Nie, no dobrze to gotuje. Dobrze było u mnie jedzenie? To dobrze gotuje, naprawdę. Kur... Ała! Ziemniaki! Orzechy!
Jest, gdzie, włącz wagę. Zobaczymy, czy Waldek... Ile odrzuciłaś? Jednego ziemniaka. Jednego odrzuciłaś? Mogło być, że 600, bo ten był duży, nie? No, dobrą wagę ma. Waldek to handlował kiedyś warzywami, owocami, on kurde na pamięć wszystko. Ty, a to obiera też marchewki? Tak. Ale to był przypadek! Co tu się stało? Patrzcie to! Idź stąd! Nie wierzę! Ej, to była szansa 1 na milion, że ta marchewka akurat tam wpadnie, ale... Ale skill. A jakbym chciał tak zrobić, pa! Dobra, chcę teraz tak zrobić, nie? Dobra, to nie wyjdzie. Wjeżdżają ogóreczki, proszę państwa. Wjeżdżają... A to... Cebuli nie wziąłeś, ale jest czerwona, wrzuć tą czerwoną, no! Mówiłem, że jestem z cebulą! Ranisz mnie! To boli! Aneta! 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 Au! Dobrze ci tak. Grysią! Bierz ją! Bierz ją! Gryź ją po piętach! Co, ona jest mega kochana! Tak, ona dała tą cebulę! Jak płakałam. Co? Płakałaś? Chodź. Nie czujesz, jak wali cebulą? Kocham cię. I co? I tu sobie dodajesz wszystko i to się liczy, ale to jest czadowe, musimy takie mieć. Nie ma problemu. Jak będziemy mieszkać razem, to jak musimy to takie kupisz, mieć. Jak to będziesz miał. Tylko ja nie wiem, czy ty ze mną wytrzymasz w jednym pomieszczeniu. Będziesz miał codziennie śniadanie, obiad i kolację. Serio? Tak. Będziesz robić? Tak. O, tylko mi powiedz, że ja ale nic nie robię. Ale zakupy robimy na pół. No ja wtedy zrobię ci nawet zakupy, nie ma problemu. Jak będziesz robić, to ja robię zakupy. Jest moja zupa od mojej najukochańszej. Muszę jej podziękować. Czekajcie. Dzięki, że jesteś super, nie zmieniłeś. Naprawdę, nie odchodź. Nie skomentuję tego. Uwaga, proszę państwa, wielki test ogórkowej z zapomnianą śmietaną. Jest jogurt naturalny. Chyba Julce ukradłam. Przepraszam. Dobra, ale zalałbym tu magii. To była w sumie taka nasza poranna rutyna z Anetą. Anetka już pojechała właśnie po synka. Ja zaraz Maxa też odbieram. Tak więc, my kończymy już odcineczek. Łapeczka w górę oczywiście, subskrypcja jeżeli nie macie. I oglądajcie kolejne poprzednie filmy. Dzisiaj to kino szybko. I widzimy się już jutro o 20:00. I codziennie o 20:00 wlatują vlogi. Więc elo! Nie prowadzę samolotu, ale pilot jest na felce. Wielkie skrzydło na bagaju, no bo lubię lecieć. Jak to je koń, wyróżniam się ze stada. Wydech na ala 2,75 cala. Na X-pipe, na przelocie robię redukcję, no bo lubię strzały ogniem. Jak jedziesz za mną, no to nie podjeżdżaj do mnie. Nie chciałbyś spotkania zderzaka ze smokiem.